Dla nas było to bardzo ważne spotkanie z pozycji ostatniego przegranego meczu w Łodzi z ŁKS-em. Po bardzo dobrym spotkaniu z Podbeskidziem, kiedy dwa tygodnie temu wygraliśmy 3-1, po bardzo dobrym spotkaniu. Mieliśmy spore apetyty na wyjazd do Łodzi, jednak spotkał nas zimny prysznic. Nie do końca zagraliśmy tam tak, jak byśmy chcieli. Dzisiaj za wszelką cenę dążyliśmy poprzez pracę tygodniową w tygodniu do tego, żeby to piętro gry znów było wyższe, żeby była skuteczność, żeby ujawniła się motoryka w grze naszej. Jesteśmy zadowoleni. Zagraliśmy dobre zawody, zrealizowaliśmy swoją taktykę. Myślę, że to zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe, bo jeszcze były dwie bardzo dobre sytuacje Michała Górala. Początek meczu nie do końca był, jak to się mówi, dla nas też zbyt mocnym wejściem. Oczywiście graliśmy stabilnie, ale z perspektywy, powiedzmy, tutaj boiska, te pierwsze pół godziny to było takie badanie się dwóch drużyn, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć w dalszej części. Bardziej zaatakowaliśmy właśnie w ostatnich 15 minutach pierwszej połowy, gdzie zdobyliśmy bramkę, ale też właśnie była szansa tą bramkę na 2-0 w ostatniej minucie po stałym fragmencie gry. Założyliśmy sobie też po przerwie, że ostatnie dwa mecze też były takie, że bramki traciliśmy po wyjściu z szatni właśnie i też to takie nasze zadanie było, żeby sobie z tym mentalnie poradzić. Druga połowa była zdecydowanie z naszej strony bardzo dobrze grana. Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku, grając z defensywy. Na niewiele pozwoliliśmy dzisiaj gospodarzom, zagrożenie gospodarzy przede wszystkim ze stałych fragmentów gry, ale też na to byliśmy dzisiaj przygotowani. Także brawa dla moich zawodników za realizację założeń, za to, że przede wszystkim odbudowali się po tym ostatniej porażce, to było ważne i teraz przygotowujemy się, bo wiadomo, że teraz w środę gramy już w Nowym Sączu i w niedzielę w Suwałkach. Wszystkie mecze wiadomo, że wyjazdowe, bo nasze boisko się buduje, także cieszymy się, ale już tak naprawdę myślimy o kolejnym meczu w Nowym Sączu. Znaczy, nie ma co opowiadać bajek, przede wszystkim systematyczna praca. Ja znam swój warsztat, udało mi się poznać zawodników Stomilu, udało mi się poznać ich charakter. Skomponowaliśmy to w jedną całość, ciężko pracujemy każdego dnia. Wiadomo, że problemów w Olsztynie nam nie brakuje. Jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie tych problemów. Wiele rzeczy udało się organizacyjnie wyprostować, chociaż wiele jeszcze jest do poprawy, ale jest jakiś to, powiedzmy, kontynuacja tego, co było na wiosnę. Wiadomo, że też latem mieliśmy sporo ubytków, jeżeli chodzi o kadrę, ale przede wszystkim ważne było, że szkielet zespołu został i na bazie tego, powiedzmy, szkieletu zespołu, tego systemu gry, który chcemy budować, dokoptowaliśmy kilku zawodników, no i oni powoli się wkomponowują to wszystko. Fajnie, że wygrywamy, fajnie, że mamy 7 punktów w 4 meczach, chociaż celowaliśmy w 10, nie będę tutaj... Tak było, rzeczywiście myśleliśmy o tym, bo myślimy o tym wszystkim ambitnie. Wiem, że nie jesteśmy faworytem rozgrywek, ale jesteśmy drużyną, która ma okazję wyjść co tydzień i walczyć z każdym o 3 punkty. W mojej pracy przede wszystkim wiosną, nawet jak była seria zwycięstw, to tak naprawdę cały czas staliśmy nad przepaścią. Nie było jakiegoś błędu, momentu na to, żeby popełnić jakiś tam błąd przy jakimś wyniku i tak naprawdę cały czas ta koncentracja była ustawiona na bardzo wysokim poziomie. Właśnie po dwóch spotkaniach, po dobrym starcie, po bardzo dobrym meczu z Podbeskidziem, niezła sytuacja w tabeli, niezła atmosfera. Wiadomo, że to są też rzeczy, które trzeba trenować. Wiadomo, że jest sporo nowych zawodników, nowa sytuacja. No, tak w życiu będziemy teraz mierzyć się z tą sytuacją, bo droga wygrywania to też nie jest droga łatwa. To też trzeba umieć się w tym wszystkim umieć poruszać, przede wszystkim mentalnie. Dobrze, że kibice się martwią, bo to nas tylko dopingują, także to nas tylko dopinguje. Cieszę się, że Michał tą sytuację wykorzystał. Wiadomo, że napastnikowi potrzebny jest ten impuls w postaci zdobytej bramki. Jakby nie mówić, Michał dzisiaj mówić hat-tricka, bo w 45 przy podstawowym fragmencie praktycznie gdzieś tam z 5 metra przestrzelił na poprzeczką po przerwie sytuacji sam na sam. Ważne też, że w sytuacjach się znajduje, tak? Bo jeżeli napastnik nie strzela, nie jest w sytuacjach, jest w tych sytuacjach. Michał nie do końca grał zadowalająco pierwszą połówkę, ale po jakiejś tam, powiedzmy, rozmowie w szatni cieszę się też, że jako młody zawodnik wyciągnął wnioski i dużo lepiej wszedł w drugą połowę. No, nikt się nie spodziewał takiego wyniku, na pewno. Moi
zawodnicy, ludzie, kibice zebrani na stadionie. Tylko chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo może ktoś nie wie, co to znaczy atak pozycyjny. Atak pozycyjny to jest, jak miało to miejsce szczególnie w pierwszej połowie, gdzie zespół przeciwnika jest ustawiony na 35-40 metrze całym zespołem i trzeba przygotować akcję. Jest to jedna z trudniejszych, czy nie, jak nie najtrudniejsza, element piłki nożnej. Uważam, żeśmy to robili w pierwszej połowie dobrze, momentami bardzo dobrze. Mało prostych strat, strzały z dystansu, krótkie, długie podania i jakby ktoś mnie zapytał w 30 minucie, że zejdziemy ze stratą jednej bramki, to raczej bym w to nie uwierzył, bo powiedzmy sobie szczerze, że bramki, które dzisiaj żeśmy stracili, nie powinny mieć miejsca, bo w każdej sytuacji byliśmy w przewadze w defensywie. Pierwsza bramka to samo, druga nieporozumienie, trzecia podobnie. Oczywiście, że nie jest łatwo nie takim zespołem jak GKS Tychy przy stanie 2-0, powiedziałbym, odrobić straty. Też nie jest łatwo, powiedziałbym, w takim momencie przy presji, powiedziałbym, publiczności znowu skonstruować akcję w ataku pozycyjnym, co miało miejsce w drugiej połowie. Uważam, że zachowanie moich piłkarzy było odpowiednie. Kuriozalnie to może brzmi przy takim wyniku. Powiem dlaczego, bo mimo wszystko próbowaliśmy jeszcze bocznymi strefami, aczkolwiek było tego za mało. Tego było za mało atakować. Zdarza się taki dzień. Myślę, że taki mecz się już z takimi błędami nie powtórzy, bo troszeczkę ten limit, powiedziałbym, straconych bramek. Ja nie mam nic przeciwko traceniu bramek, tylko chciałbym od momentu, kiedy jestem tutaj w Tychach, wygrać jeden mecz po takich błędach przeciwnika. Z jednej strony to dobrze, że gramy w środę, już nie gramy w poniedziałek. Następny plus jest dobrze, że to jest początek sezonu. Też musimy być, powiedziałbym, w pewnych momentach, szczególnie w ataku pozycyjnym, podejmować więcej pojedynków w bocznych sektorach gry 1-1. To u nas troszeczkę kuleje i można powiedzieć, że będziemy nad tym pracować. No, można oczywiście, ale to się ma albo nie ma.